Sprawiedliwość rozwiązało ogromny worek z prezentami. Pan od którego prezentu by dzisiaj rozpoczął naszą rozmowę? Co dla pana było najciekawsze? No ja słuchałem bardzo uważnie tego, co mówił pan premier, pani premier, wszyscy liderzy prawicy, Zjednoczonej Prawicy. Dla mnie najbardziej najistotniejsze są te prorodzinne zapowiedzi, dalsza kontynuacja polityki prorodzinnej. To są, no, moim zdaniem bardzo dobre informacje dla Polaków. 300 zł 300 zł dla ucznia, dla ucznia, dla każdego ucznia, niezależnie od sytuacji materialnej rodziców. Taka wyprawka we wrześniu i to rokrocznie będzie wypłacane. My, jak zwykle, jak przy programie 500+, stoimy na stanowisku, że rodzice wiedzą najlepiej, jak wydać pieniądze na dzieci. To nie będzie tak, że my będziemy dostarczali każdemu uczniowi kredki, piórnik i 30 zeszytów, tylko my po prostu przekażemy pieniądze tak, żeby rodzice kupili to, co jest danemu dziecku potrzebne do szkoły. Kiedy ta pierwsza wypłata może ruszyć? Już 1 tak, września? Tak, już w tym roku powinny takie wypłaty, tuż przed samymi wyborami samorządowymi ruszyć. No tak, ale to nie wiążmy tego z wyborami samorządowymi. Z drugiej strony patrząc... Przepraszam, że powiązałem, ale chyba się mocno pomyliłem. Panie redaktorze, no ale no, zwróćmy uwagę, no, jeżeli te pieniądze będą wypłacane, to pewnie będą wypłacane w gminach, tak jak jest wypłacany program 500+, czyli de facto obecni samorządowcy będą wypłacali, więc no, każdy może próbować być ojcem tego sukcesu. I jest ale jeszcze bon kulturalny, tak? Bon dla młodzieży tak, od 16 do 25 roku życia. Pani premier Szydło zaproponowała taki bon. Nie ma co prawda jeszcze podanej kwoty, jak to będzie wyglądało, natomiast to miałby być bon, który będzie pozwalał tej młodzieży, typowej młodzieży, na rozwijanie swoich pasji, swoich zainteresowań kulturalnych i sportowych również. Myślę, że to bardzo ważne, to wyrównuje szanse młodzieży w Polsce, bo różne są rodziny, jedne bardziej stać, drugie mniej stać. Myślę, że to jest warto, żeby młodzież mogła korzystać. Ten pomysł, gdyby rzeczywiście wszedł w życie, byłby dobrym, dobrym rozwiązaniem. Bardzo mi się podoba tej pomysł emerytury matczynej. A jeszcze chwileczkę, panie, matczyny, tak, to jest bardzo ważne. Emerytury dla mam, które urodziły czworo dzieci. Emerytura Mama Plus, to zostało zapowiedziane, jeżeli kobieta urodziła czworo dzieci, wychowała czworo dzieci, będzie miała zapewnioną przez państwo taką minimalną emeryturę, no w tej chwili 1100 zł, nawet jeśli swoją inną pracą zawodową nie wypracowała sobie emerytury. Myślę, że to, no, to jest taka sprawiedliwość społeczna na podstawowym poziomie, bo przecież to matki rodzin wielodzietnych wychowały pokolenie, które teraz płaci ZUS, które teraz utrzymuje system emerytalny. A pana zdaniem, ilu kobiet może dotyczyć ten program, ta emerytura za dzieci? No, mi jest ciężko podać tutaj liczbę osób, natomiast tak szacuję, że koszty tego nie będą jakieś strasznie duże dla budżetu państwa. To będzie, myślę, rząd 100 milionów złotych w skali kraju rocznie. A panie pośle, w jaki sposób będzie rozwiązany ten problem dotyczący... W każdym razie skończę to. Chcemy, żeby tych matek było coraz więcej. Jest matek, które urodziły czworo dzieci, jakaś określona liczba. My chcemy zachęcać kolejne matki, żeby urodziły więcej dzieci, dobrze, żeby wypracowywały sobie tą emeryturę, nawet w ten Panie sposób. Panie pośle, jest też pomysł, aby zachęcić młode mamy, małżeństwo do tego, aby rodziło się szybciej drugie dziecko, kolejne dziecko w rodzinie. Jakby pan mógł ten pomysł rozwinąć? No bo szybciej to znaczy kiedy? Za rok, za dwa, za trzy, za cztery lata? Jak to państwo wszystko, widzą to ten, wszystko ten pomysł? To wszystko są pomysły, które mają spowodować zwiększenie ilości urodzeń w Polsce. No i jeżeli mamy rodzinę, która w tej chwili, nie wiem, w jakimś tam momencie zdecydowała się na jedno dziecko, to znaczy, że ma możliwości chociażby, nie wiem, no, są w wieku rozrodczym, ci rodzice mają jakieś możliwości wychowania jednego dziecka. Chcemy zachęcić, żeby jak najszybciej była decyzja o drugim dziecku. I to będzie, na założenie jest takie, że w ciągu 2 lat od urodzenia jednego dziecka, jeśli urodzi się drugie, to będzie określony bonus dodatkowych, jakiś, no, przywilejów dla takiej rodziny. Panie pośle, są też propozycje dla przedsiębiorców.
jest jakby taka sztandarowa propozycja obniżenia z podatku CIT z 15 do 9%. No już wcześniej obniżyliśmy, rok temu, chyba ponad rok temu, obniżyliśmy CIT dla tych małych przedsiębiorców, którzy uzyskują roczne obroty, przychody przedsiębiorstwa, nie przekraczają tam około miliona. My uruchomiliśmy, zmniejszyliśmy CIT do 15%. No i okazało się, pan premier Morawiecki podkreśla, że to obniżenie CIT-u nie spowodowało wcale zmniejszenia przychodów, a wręcz odwrotnie, są większe przychody z CIT-u. Dlatego też bez większego uszczerbku dla Skarbu Państwa, a na pewno będzie to ukłon w stronę przedsiębiorców, szczególnie właśnie małych przedsiębiorców. No właśnie, czy to będzie dotyczyło tylko obniżenie CIT-u z 15 do 9%. Czy to będzie dotyczyło tylko tych małych przedsiębiorców, którzy nie wypracowują większego niż 100, niż 100 milionów? Tak, to będzie dotyczyło tych najmniejszych przedsiębiorstw. Chcemy wspierać firmy. Jaki to jest odsetek przedsiębiorców? Rodzinne. To też mi ciężko powiedzieć dokładnie, jaki to jest odsetek, bo no, tego nie było dzisiaj na konwencji. Ja jeszcze nie zdążyłem tego wszystkiego przeanalizować, bo te propozycje pana premiera, są one dobrze przemyślane i są takie zrównoważone, zbilansowane, ale one nie były szeroko konsultowane wcześniej, więc też trudno mi powiedzieć dokładnie, jaki to będzie odsetek przedsiębiorców. Będą to na pewno większość małych i średnich firm, które są płatnikami podatku CIT, załapie się na to i myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Obniżka ZUS-u, to znaczy, że osoby, które nie wypracowują dużych przychodów, czy tam do 5 tysięcy złotych. Jeżeli to jest mała firma, której przychody są do 5 tysięcy miesięcznie, chcemy, żeby ten ZUS był proporcjonalny, bo w tej chwili Polacy bardzo często mówią, że jest lepiej, jest łatwiej prowadzić firmy, lepiej ten wzrost gospodarczy wszyscy odczuwają, ale jednak czasami jak jakaś firma w danym miesiącu, mała firma, nie przynosi dochodów, ten ZUS, stały ZUS jest obciążeniem dużym. Chcemy, żeby to było proporcjonalne, jeśli przychody są małe, to i płatność ZUS-u będzie mała w takiej firmie. No tak, ale czy to nie jest też poniekąd pułapka, bo taka firma będzie miała mniejsze, czy osoba, która prowadzi też działalność gospodarczą, osoba będąca na samozatrudnieniu na przykład, bo to też chyba dotyczy tych osób, odprowadza mniejszą składkę, w przyszłości ta emerytura będzie już w ogóle jakaś znikoma. Ale pozwoli takiej osobie dalej prowadzić firmę. No, nie chcemy, żeby były takie sytuacje, że mniejszy, że ten ZUS stały zabije jakąś firmę, albo wręcz no, prowadzi czasami do sytuacji. Mhm. Niestety przecież wiemy wszyscy i zdajemy sobie z tego sprawę, że jest szara strefa w Polsce. Czyli są firmy, de facto ludzie, którzy prowadzą przedsiębiorstwa, małe działalności gospodarcze, ale robią to no, w szarej strefie, nie płacą w ogóle podatków, nie płacą ZUS-u, bo po prostu nie są pewni, że będą w stanie ten ZUS zapłacić. Chcemy im pomóc wyjść z tej szarej strefy. Jeżeli proponujemy dla tych małych ten proporcjonalny ZUS, czyli jak będą malutkie przychody, to będzie też malutki ZUS, to oni wreszcie wyjdą w ogóle z szarej strefy i zaczną płacić te składki ZUS-owskie, zaczną im lecieć lata do emerytury. Czasami nie jest problemem wysokość stawki, ale problem jest skomplikowanie systemu VAT-owskiego. I no, nic się nie dzieje w tej chwili, przynajmniej nie słyszymy ze strony ani pana premiera Morawieckiego, ani ze strony Ministerstwa Finansów, aby szły jakieś prace w kierunku uproszczenia tego systemu, jakieś konkrety, żeby przedstawione. Cisza jest. Nie, uproszczenia systemu VAT-owskiego no, powoli następują. Być może możemy nie być zadowoleni na pewno z jakiejś tam wstępa tych zmian, ale drobne zmiany już były poczynione i wiem, że ministerstwo pracuje nad kolejnymi uproszczeniami VAT, żeby to nie był aż tak skomplikowany podatek często dla przedsiębiorców.